Siemanko! Słuchajcie, ja wiem, że nie każdemu się podoba wielotematyczność tematu, ale każdemu nie dogodzę. Natomiast dla mnie jest wygodniej robić taką formę, bo nie zawsze trenuję, a jak nie trenuję, to mogę wrzucić odcinki o motoryzacji czy o Q&A. Także to nie jest tak, że ja olewam, kurwa, że wy nie chcecie takich, a takich odcinków. Po prostu staram się dopasować do jak największej ilości osób. Plus to, że po prostu lubię to robić, nagrywać o wszystkim tak naprawdę i mam jeszcze wiele tematów w zanadrzu, jak na przykład malowanie aerografem, jak hydrografika, bo wannę tutaj zakupił znajomy, no jest tego trochę, no także oczywiście ja nie zmuszam nikogo, żeby oglądał wszystko, no, ale zrozumcie. Natomiast dzisiaj dorwałem fajną apkę, będę jeszcze jechał pożyczyć Race Logika, żeby sprawdzić, bo jest w miarę fajny asfalt, w końcu nie jest mokry asfalt. Będę mógł aktualizować przyspieszenie, to co robiliśmy u Kuby, na mokrym. Więc zobaczymy teraz na suchym, jak będę sam w samochodzie, bez gratów, to będzie jakieś 150-160 kg auto lżejsze plus lepsze opony, no i suchy asfalt. Naprawdę liczę, że zejdę do tych 6 sekund i będzie już fajnie. Porównam sobie to oczywiście do Race Logika, bo niektórzy, jak tam widzę, podają przyspieszenia swoich aut takie, jak podaje producent, kurde, czy na przykład, o, bo moje BMW robi twoje Infiniti. No dobrze, ja się cieszę, że ono robi, ale podawajcie czasy z Race Logika, bo jak ja bym się sugerował tym, co podaje i producent na temat mojego Infiniti, no to według producenta Infiniti robi 6-3 w serii, tak? A co jest według producenta do Race Logika różni się o całą sekundę, bo wersja seryjna robiła za każdym razem powtarzalne 7-3, zrywając się z 4 kół. No, więc nie wierzcie w to, co podaje producent. Bardzo chętnie to zweryfikujemy. Wypożyczajcie Race Logika, wrzucajcie, a nie gadajcie bzdur, głupot, bo to jest naprawdę słabe. Ja sobie dzisiaj sprawdzę apką Speed Logic, zrobiłem płatną, wykupiłem, i Drag Race, Drag Box, Drift Box. Jakaś taka aplikacja, w każdym razie zbiera bardzo dobre opinie, jest często aktualizowana i chciałbym sobie porównać ją do Race Logika, jak tylko odbiorę oczywiście samochód i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogram wam dzisiaj jeszcze to E46, E38, powiem, co było zrobione, co jest zrobione, roczniki, moc, silniki, wszystko, co chcecie wiedzieć, wszystko zostanie nagrane, więc znowu zmiana tematu na, powiedzmy, ogłoszeniową, sprzedażową. No ale takie to już jest. No, trzeba się rozwijać, bo jakby człowiek stał w miejscu, to by po prostu nic z tego nie miał. No kurde, wielotematyka jak dla mnie jest w porządku, o ile nie wpierdala się w to polityki, religii i tak dalej. To wtedy jest okej, bo na tych dwóch już się przejechałem, że potrafi się zrobić niezła gównoburza. Nieraz też przeprosiłem za wyrażanie swoich opinii poglądowych, bo może faktycznie niektóre warto zostawić dla siebie. Dostałem zdjęcia Hammera, jak jest blacharka zrobiona, sami ocenicie, czy jest dobrze, czy nie. Powstrzymajcie się od komentarzy, że kurwa, będą jakieś parchy, jakieś, że spartaczą robotę. Kurwa, dałem do jednego, to są jaja, dałem do jednego z lepszych blacharzy tutaj w okolicy w ogóle. A czytam, po co tam, kurwa, że w ogóle na Czechy dawać, w Polsce mamy najlepszych, no, poczekajcie, zobaczycie, a wtedy ładnie przyjdźcie tam, napiszcie, kurwa, Grzechozory, miałeś rację, zajebiście zrobiona robota. No, teraz idę na niezdrowego maka, kurwa, niestety, bo ważę już tak mało, 111 kg dzisiaj, dramat. Zepsułem pierwszy pomiar, troszeczkę za późno bieg wbiłem. Poza tym, kurde, no nie umiem wyłączyć tu kontroli trakcji i strasznie mi go z jedynki wycina. Ale spróbuję teraz jakoś poprawić ten wynik. 9.3 według producenta, BMW E46, 150 koni, dwulitrowy diesel bez chipa. Według producenta 9.3, zobaczymy, GPS jest ładny, kładę telefon na podszybiu i kurwa, by się udało ruszyć dobrze, nie?
Ostatni start był chyba najładniejszy. Nawet mi nie zmielił. Zmielił delikatnie oponami. No, kontrola trakcji mnie tutaj blokuje. Myślę, że te 0,2 by szło urwać, gdyby kontrolę trakcji wyłączyć. Ale i tak dobrze, turbinka załapała. 9,6. Według producenta 9,3 sekundy różnicy. Na Race Logiku te BM-ki, z tego co się dowiadowałem, wychodziły około 9,8. Także to mamy 0,2 sekundy różnicy. Aplikacja ta Drag Race chyba się nazywa i ma naprawdę mega kurwa dobre opinie i ona startuje równiutko. Co mnie ciekawi, kurde, jestem ciekaw, co wyjdzie przy Infie. A może jeszcze sprawdzimy E38. Taki dzisiaj zrobimy odcinek. O, będzie coś ciekawego. Dobra, tu są te stylingi z Empower. Przednia jest 8,5 na 19, ET34. To jest ten przód, kurwa, czekamy na tył. Masz ten tył. Od środka mi go. Dobra. 9,5, czyli jest szersza tylna. ET powinno być podobno różne. Jakie tam jest ET? Ile tam pisze, kurwa, bo nie widzę. Nie ma ET? 38. 34 przód ET, 38 ET tył. 9,5 i 8,5. Stylingi. Dobra, czekamy na Jasia. Za chwilę przywiezie E38. Zagrzaną. Jasiu będzie sobie sprawdzał przyspieszenie. Ja mu dam tylko smartfona na podszybiu. I zobaczymy. Ja sobie gdzieś tylko zaparkuję. Zostawię smartfona, nie wsiadam sam, no bo jak ja sam wsiadę, to jest dodatkowe tam 110 kg, więc odejmie nam z wyniku. No, jedzie. Dobrze, wyszło nam 7,3 najlepsze, 7,7 najgorsze, uśrednimy to na 7,5. Producent podaje do wersji 4.0 V8 286 koni. To jest ta, co mówiłem, na sprzedaż. Co tam jest do zrobienia? Gumy na tylny wahacz. Gumy na tylny wahacz. Z dwóch stron i środkowy drążek. Kierowniczy? Kierowniczy. No. Kierowniczy. Tyle, cała reszta wszystko huczy, coś tam z wyświetlaczem jest w środku, nie? No, w radiu, ale... To wyświetlacz. No to. I końcowe dźwięki są wycięte, żeby było słychać V8. Coś tu było z szybą lewą. No, ale to będą słyszeć na tym, na pomiarze. No, no i tylnia, który widocznie przycisk nie działa, bo nie chce się po prostu przednia szyba otworzyć. Dobra. Cena, jaka pana interesuje? 16 tysięcy złotych. 16 do negocjacji, kurwa. Jako tak to wygląda, drewna są zdrowe, skóra do renowacji, znaczy do wyczyszczenia, lakier jest ok, także spoko. Dobra, pomiar robiłem ja, bo ja się tam z zakrętu, tu z podmostu, tu mu GPS nie złapał, więc jednak ja zrobiłem pomiar. Widzieliście co wyszło i zaraz jakiś kierowca autobusu zadzwonił po policję, co oni tu robią, gówniarze w BMW. Przyjechała policja, a... śmieszne jest to, że przyjechał policjant, który mi w zeszłym roku zabrał prawo jazdy za przekroczoną prędkość w terenie zabudowanym w nocy, co prawda. Ale zaczęła się dosyć fajnie gadka, że przecież nie czepiają, co robimy, tego. No i ja mówię, że co, no, że mamy na hamulce nowe, że musimy po prostu sprawdzić hamulce, zanim auto się odda klientowi czy coś. Więc było w miarę fajnie. Potem się też pytam, gdzie mogę sobie jeździć, sprawdzać od 0 do 100, to mi tam podał jakieś miejsca. Ogólnie widzicie, niekiedy policja jest fajna. No wtedy mówi, że musiał mi zabrać to prawo jazdy, no bo już było po ptokach. Ale tak, to jest okej. Mówi, że gdyby chciał się czepiać, to by się czepiał do tego, że jeździłem bez prawka, jak go nie miałem. Ja nie miałem, jak ja zawsze miałem prawko. Przecież. No.
Ogólnie ciekawa sytuacja. Dobra, czekam na Infinity i potem pojadę sobie w miejsca wyznaczone, polecone przez pana policjanta, gdzie jest ograniczenie do 100 i będę sobie sprawdzał przyspieszenie. Komu takie brzydkie 15? Miałem czekać na Szymona, żeby omówił to auto, ale go nie ma, ja muszę jechać po Infinity, więc żeby nie było specjalnie dla was, żeby ktoś nie powiedział, że to jakieś forum, aukcje, giełdy urządzam. Więc tak, to jest 320D E46, 2004 rok, 271 tysięcy przebiegu. Najbogatsza wersja to są zwykłe czarne zimówki, do niego są stylingi z Empowera 19 za dodatkową dwójkę. Tak jak stoi, chcę za niego dychę. Kolor jest kamuflaż, w bardzo ładnym stanie, rdzy nie ma. Jedyne co jest, to tu jest coś z zamkiem lekko, że ja muszę tylko docisnąć jedną ręką drzwi i drugą normalnie pociągać. Tu są kubełkowe fotele, podobno drogie, w chuj te skóry są. I wyposażenie podobno jedno z lepszych, jeżeli chodzi o te fury. To są jakieś sterydy, ale to moje. Podsufitka ładna, ogólnie dbane i gratis Wunderdown. Jakbyście coś chcieli jeszcze wiedzieć, to zostawię albo wrzucę link do aukcji, gdzie to wystawił, bo przypuszczam, że to wystawił gdzieś. Nie wiem, co tu jeszcze fotele, bo mogę ograć w jakimś stanie. No, progi są ładne. No nie ma dramatu, jest naprawdę dużo w tym aucie porobione, jeżeli są to jakieś detale, pierdoły, o których pewnie jest napisane w aukcji. Mała przerwa od motoryzacji, jak przygotować X-Bulka, laktozy free. Zamiast 250 daje 350, zamiast 3 miarek daje miarek 6 i piję sobie to 3 razy dziennie. Dlaczego X-Bulk? Dlatego, że ma Vaximize, czyli skrobię kukurydzianą, bardzo dobre węglowodany i bardzo dobre WPC, a poza tym słony karmel i biała czekolada niszczą. A że już coraz bliżej zawodów, no to trzeba już wyciągnąć cięższe działa, więc dzisiaj wleciał pierwszy shot Antka w strzałach, a tam jest kiełbasa, zapiekanka. To w ogóle nie na temat. Cyk, 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 cyk i jadę po Infinity. Jako takie warunki były gdzieniegdzie, było tylko troszeczkę ślisko, ale nie uważam, że mi dobrze szkodziło, bo najlepszy czas wykręciłem właśnie, kiedy wpadły mi koła w lekki poślizg, zawiesiła się zgadówka i nagle jak dopierdolił, to udało się wykręcić 5.9, a tak to powtarzalne od 5.9, 6.0, 6.1, 6.0, 6.1. Raz tam wyskoczył jakiś wynik 5.6, ale nie wiem zupełnie skąd on się wziął. Dlatego pokazuję te pomiary, które były powyżej 90% GPS-u. No ale auto jest puste, bez bagaży, no bo Kuba plus bagaże to mieliśmy 150 kg obciążenia. I co? No i opony większe zimowe, nie? Więc teraz myślę, że ten realny czas to jest te 6 sekund i no myślę, że Race Logic to powtórzy. No nie jest to jakiś oszukany czas, naprawdę. Jeszcze nagrywałem to z telefonu, dokładnie te przyspieszenia, jak one wyglądały na zegarach. Zgadzają się mniej więcej z
tymi, co podaje producent, poprzednie inne auta. No ale przyjdzie czas, to sprawdzimy to na Race Logiku. Jeżeli jest 6.0, a Kuba mówił, że powinien być 6.0 na dobrych oponach i pusty, to ja jestem zadowolony. No. Dam Wam przedsmak Hammera, bo już tam jest zrobione. Muszę tylko po niego jechać, ale to już jutro. Teraz jadę do kina na Kapitan Marvel. Narka.